Dzisiaj coś nietypowego, czyli MZ-ka kontra domek z piernika. Tak, kupiłam domek z piernika, stwierdziłam, zrobię to, zrobię tą dekorację. I się okazało, że w środku nie ma lukru. Ani nic do dekoracji. Ale to nic, ja to zrobię. Nauczyłam się tego dosłownie 5 minut temu, jak zrobić royal icing. Ogólnie to na górze jest glam, na dole jest chłam, żeby ładnie wyglądać tu, a tu... Znaczy nawet nie wiem, czy tutaj dobrze wygląda na górze. Ale co tam. No jeszcze nigdy tego nie robiłam. Widziałam tylko same fejle. Co mnie trochę martwi, że znam się na fejlowaniu, a nie znam się na składaniu tego poprawnie. A jak nie, to będzie... Nie wiem na co. Na klej. Bo nie mam pomysłu innego. Domek? Tu jest w środku instrukcja! Tu jest... Jako tako domek. Mam nadzieję tego nie połamać. Ładnie pachnie. Połamany jest! Nie! Dobra. Gdzie zrobić lukier? Spróbuję zrobić lukier. Mam nadzieję, że mi się uda lukier. Mam nadzieję. Tu jest dach, którego na razie nie potrzebuję. Muszę złożyć te dwa z tymi dwoma. Stwierdzam, że w tym czymś powinni dodawać normalnie lukier. Mogłabym zapłacić więcej za lukier. Czy coś tam. Bo ja teraz na serio nie wiem, czy on jest z rzadki, za zły, czy co. And kolejny bok. Który to będzie bok? Ten bok. Okej. Jestem dzielna. Ja to zrobię. Trzymaj się. Nie, wyłazi mi lukier bokiem. Nie. O, fuj. Okay. Kto jeszcze nie lubi lukru? Ja mogłam polukrować obie części tutaj, tych boczków. Trudno. Nie, muszę tak je polukrować. Wy to widzicie, jak mi tutaj wylewa się. Będziecie kochać domku nad życie, ale się trzymaj. Nie. Nie. Luk jak mi wypływa. Nie. Stoi. Ale wyszło. To się nie utrzyma. To się nigdy nie utrzyma. Na tym lukrze? W ogóle, czy ktoś z was kiedyś budował taki domek? Bo u mnie chyba nikt nigdy nie budował domku. Nie, chyba kłamie. Chyba ktoś budował. Ten dach chyba zjeżdża. Jest krzywo. Jeszcze nas czeka dach. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Znaczy, my zrobimy. My wszyscy teraz robimy dach. Czuję się jak Bob Budowniczy. Bob Budowniczy, wszystko zderzyło. Bob Budowniczy, nie sam. Niszczy wszystkim dzieciństwo. Domek jest ok. Wydaje mi się ok. Może jednak coś dobrze zrobiłam. Kurczę, opierdzieliłam już stolik. Nie! Mam lukier na łóżku. Dobra. I'm brain. I nie głupia. Więc to idzie tak. Tak.
Czy pierniki mają najdłuższe życie chyba jako ciasto? Czy pierniki są ciastkiem? Czy są chlebem? No podobno, znaczy gdzieś w internetach, najpewniej na Netflixie widziałam, że to jest chleb. Najpewniej na Netflixie, że oglądałam głupi film świąteczny. Chyba zepsułam. Chyba jednak nie będzie komina. Trudno, Mikołaj się nie wciśnie. Komin mi się zapada. SOS. Komin mi się zapada. Wszystko mi się zapada. Komin mi nie pasuje. Teraz niby przyszła pora na dekorowanie. Worek mi się zepsuł. Znaczy sama go zepsułam, bo źle ściskałam pewnie. A co by było, jakby teraz przyszedł pan kurier? Znaczy mam dwóch panów kurierów na dzisiaj. Jeden pan z FedExu, drugi pan z DHL-a. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani w domu? Tak, robię domek. Nawet nie wiem, gdzie mam telefon. Jakby dzwonili. Trudno. Skończyłam. Wreszcie. Po jednej paczce z FedExu skończyłam. Wygląda ohydnie. Ale jestem z siebie dumna. Nie rozpadł się. Jeszcze. Zobaczymy przy przenoszeniu. Ja to muszę przenieść, bo ja mam tutaj pełno lukru. Wszędzie, na sobie, pod sobą, przy sobie. O, kawałek lukru. O, takie lukry mam wszędzie. Muszę wszystko umyć. Tu w ogóle mam czekoladę pod spodem, żeby było równo. Więc tak. Jak wam się podoba mój domek? Tu zepsułam, bo chciałam coś nałożyć, ale jest za gęsty ten lukier już. I dróżkę zrobiłam. Stwierdziłam, a co? Mogę. Mogę. No mam nadzieję, że wam... Jejku. Że wam się podobało. Takie robienie... czegoś. No to tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie i na razie. Pa!